Cześć wam, dzisiaj jest wizu, wizu, oni witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule I zacznijmy od tego, że dzisiejszy odcinek ma cudowną aurę Mogłem, mogłem zacząć od jakiegoś, um, nie wiem, festynu miernoty czy coś, ale to jeszcze nie jest ten dzień Czekam na posłuchę, zresztą na, na, na samym starcie chciałbym zauważyć jedną rzecz, że jest bardzo dziwna posłucha Przy becie do aktualizacji 4.7 dzieje się coś i nie za bardzo wiem co Dostaję informacje bardziej związane z Honka Impactem, Thirdem i Honkaem Starelem niż Genshinem W którym teraz powinno się dziać i dostaję różne dziwne rzeczy na oko, więc może część rozbebeszymy dzisiaj, może część na nadchodzących dniach, w odcinkach są kajasterele i tak dalej, i tak dalej, ale ludzie dzieje się coś dziwnego za zasłoną i nie za bardzo wiem co. Więc tak wam tylko melduję i przeskakuję dalej, chciałem podgłaśniać, bo mam wrażenie, że troszkę za cicho mnie zbiera, ale najwyżej będę poprawiał na montażu. Na samym początku dajcie znać, jakie są wasze wrażenia z eventów, czy właściwie jednego eventu, który w tym momencie jest, Vibro Crystal Applications. Zrobiłem wczoraj na drugim koncie, na tym koncie jeszcze nie ruszyłem, oczywiście, ale jestem zawiedziony jak mało czym, tam zrobiłem wszystko dwoma Teamami, jeden team to jest ten... momencik aż pokażę, bo ja mam odpowiedniki tych drużyn, jeżeli mam odpowiedniki tych drużyn. Jeden team u Hadugi to jest tam, gdzie było więcej hydro postaci, to leciałem na Hidakami, Toyato, Kukishinobu i Sakura. Ona ma, bo na nie ma kadahary kazuchy. A drugi team to jest ten jej główny team, gdzie jest Foka, Nuvillet oraz co tam jest Fischl na końcu, więc te dwa teamy przeorały się przez wszystko, aż do ostatniego stage'a, gdzie za dużo postaci Hydro było, więc od razu wybrałem te trialowe, które tam były, czyli Taylor Swift, wziąłem jej Goro, bo był lepiej zrobiony niż ten, co, co, co go dawali, żongliego też miała lepiej zrobionego i tam dorzuciłem jakiegoś chyba Beneta, czy, czy bonus healera, w razie jakby Goro nie wyrabiał z healem, bo w sumie nawet nie sprawdziłem, na której konstelacji Goro ma, więc muszę wam powiedzieć, że przy pierwszym podejściu wszystko zrobione na zło to było proste, nawet nie zmieniałem ustawień tych kryształów, nie było tym razem większego sensu, więc z mojej strony troszeczkę zawód, lubię ten event, to jest jeden z tych fajniejszych battle eventów, przynajmniej moim zdaniem, te, które mi się bardziej podobają. Tym razem mam wrażenie, że został zbanalizowany, ale może został zbanalizowany przez to, że Hadiuga ma nuvileta, to nie jest złożony nuvilet, ale on po prostu się toczy przez content i nie zostaje nic. Jeżeli coś nie jest odporne konkretnie na hydro obrażenia, za co odpowiada reszta drużyny za jakieś tam, nie wiem, dendro i wybuch no to 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 wszystko jest tak mega proste, że jest bez sensu i nie ma nie ma powodu brać kogokolwiek innego, jakiejkolwiek innej drużyny, więc to są na razie moje wrażenia, będę... O, ale to fajnie wygląda, jak jest mgiełka, deszcz i te światła, wygląda... Fantastycznie wygląda, Mów tak przesunę bardziej w tą stronę, żeby kamera łapała wszystkie te, te... Tak, dajcie wasze wrażenia, wasze wrażenia z tematu, ja bym przeskoczył do kolejnego eventu, który z kolei startuje jutro, czyli Iridescent Arataki Rocking for Life Tour The Force of Awesomeness. To powinno być czytane oczywiście głosem Jacka Blacka, a my zajmijmy się tym, co tutaj na nas czeka i to startuje jutro... Pierwszy akt od 6 od godziny 10 czasu serwera. Oczywiście to jest pierwszy akt. Drugi akt startuje 10 maja o godzinie 4 czasu serwera. To są questowe rzeczy. Potem mamy temat gameplayu, czyli getting started jest od 6, czyli od jutra od godziny 10 czasu serwera. Potem jest gaining traction. To jest również od 6 dziesiąta czasu serwera i Red Hot również trzeci typ gameplayu startuje również jutro 10 czasu serwera. Macie tu tutaj zresztą wklejone do przygarnięcia są takie rzeczy jak Goro <grytania> rzeczy. oraz primogem i Koronka tam jest instrument parę innych rzeczy, więc to jest ten główny event tej aktualizacji, bo na razie w 4.6 piekielnie mało się dzieje. Mam takie wrażenie, że nie dzieje się prawie, prawie, prawie nic. Potrzebujecie mieć co najmniej Adventure Rank 30 i skończonego Archon Questa Reto Escape Plan. Oprócz tego mile widzianej jest skończenie Arataki Ito Story Questa Taurus Irkandus Chapter Act pierwszy oraz Raidenki Story Questa Imperatrix Umbroza Chapter Act drugi bo to nam tłumaczy więcej, co się tutaj podziało i niektóre dialogi mogą odnosić się do zdarzeń z tych dwóch Story Questów. I cała reszta startuje jutro, więc zapraszamy do zabawy zainteresowanych. No nie będę ukrywał, że tutaj cokolwiek, cokolwiek w tym momencie jest potrzebne, bo bardzo mało się dzieje w tej aktualizacji, która teoretycznie powinna być tą większą, jest z tą mapą, a ludzie mapę zrobili w jeden wieczór, więc jest jakiś taki, taki dziwny dysonans, że nagle te aktualizacje skurczyły się i to bardzo od momentu, kiedy narzekałem, że są dużo mniejsze niż były w minionych szeregach aktualizacji. Jest coś dziwnego i coś jest na rzeczy, na tapet weźmiemy to zresztą dzisiaj w spekulacjach i spoilerach. Ale chciałbym przypomnieć wam, że dziś kończy się majóweczka i kilka innych naszych konkursów chyli się ku końcowi, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jest ostatni moment, żeby zawalczyć, ostatni moment, żeby coś porobić i zgarnąć blessingi. Dajcie z siebie wszystko, rzućcie się jeszcze tutaj do... Do zabawy, bo, bo jest ostatnich kilkanaście godzin na wzięcie udziału w majówce. Jest ten oficjalny konkurs, od znaczy nie konkurs Web Event od Hoyo, czyli Saving the Breeze, gdzie jeszcze też można powalczyć. Oczywiście tam do 6 maja jest, czyli dwa dni. Macie dwa dni. Nie! Dzisiaj jest czwarty, nie piąty Przepraszam Iridescent Arataki Rocking for Life Tour the Force of Awesomeness Startuje pojutrze Nie jutro Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że jest piąty Przepraszam Pojutrze będzie, będzie napis wklejony na montażu I jest tych rzeczy dziejących się naokoło na tyle dużo Że wizowi się kręci, kręci wszystko I podobnie jest z Mermejem. Startujemy z kolejnym dniem Tutaj już jest Look Arcane I widzę, że bierzemy się za dzień pierwszy Czyli yy, robimy nowileta Tym razem robię sobie challenge Żeby postacie jak najbardziej przypominały siebie Okej okay, To jest ciekawy challenge Szczerze powiedziawszy. Eliza, teraz już dosłownie szkic, bo w 15-20 minut. Tak, i to jest szkic. Tym razem się z Tobą zgodzę. Piot, re i Sigwin z wczorajszym łośkiem Wrocławiem. Nice! Luke Kane dzień drugi, trzeci łapa mnie już boli. Bo nadrabiane, bo na raz, bo na raz. Ale Sigwin wyszła ci fantastycznie. Wrocław, Wrocław to jest Wrocław, Wrocław zawsze wygląda jak Wrocław. Podoba mi się, że też ma ten ogon tak spętany jak, jak tu wyżej. Ale Sigi jest taka mała złotka. Pluszaczek byłby osą, a to już jest bululu. Ostatnie ty widzisz przed trafieniem do meropit. Okej, okay, grab i do pierdla. To ci wyszło, muszę powiedzieć, że to ci wyszło, a my jesteśmy przy Dice Sigwin, ślimaczek na dzień trzeci. I rabbit, dzień trzeci, zobaczcie jaka radosna, srękowa meluzynka. Yupi, zjazd po wodzie, z drogi śledzie, strzykawka jedzie. Fafel, skończone wtorek i sigi Enkaj, dzień trzeci, Sigwin dziś jakoś pełniejszy rysunek, uszka do góry. Ośmierniczka z niej wyszła, Ośmierniczka z niej wyszła. Fentis, to mój pierwszy raz w braniu udziału w konkursie, witamy, jesteś osą, zapraszamy do wspólnej zabawy mam. Mam nadzieję, że mile z nami tutaj spędzisz czas. A to już jest Lucek i nasza Merluzion na dzień trzeci. Pentis <fanty> i poprawka. Tutaj zaktualizowana wersja. Shigi, Na tło zabrakło już chęci. Nie musisz za każdym razem walczyć z tłem. Grunt jest, żeby trzymać ten rytm codzienny. To bardzo dużo daje. A im więcej, tym jest ciężej potem. Więc minimalistycznie, minimalistycznie polecam podchodzić do tego typu zadań. Tutaj jest Luke Arcane i zawsze nadrabiam, więc dla odmiany dwa dni do przodu. Okej, okay. tego się nie spodziewałem. Tiki nadrobiona urodzoną wersja Wrocławia, ponieważ miałam urodzinki, nie miałam wczoraj czasu na rysowanie, za to dzisiejsza Sigwin jest rysowana na mega speedzie, aby nie robić sobie zaległości na jutro. Nice. Fajne bombelki ma na ogonie, to znaczy zamiast płetwy ma takie takie bańki. Oh Jesus Christ, róg. Trochę na ostatnią chwilę, ale się wyrobiłam. Wow. Nice. Eho, na szczęście udało się na czas. Kurczę, mam problem z czytaniem ników, bo dokładnie ten fragment mikrofonu mi zasłania tam, gdzie jest nik na ekranie, więc się gibię. Wentylacja wraz z nawią i mamy tutaj nawie Dwa zdjęcia z różnych perspektyw, a to już jest Balulu, dzień trzeci. Sigwin Na dziś tylko szybki arcik, ale bardzo wyszedł. Jest Cygwin z Wrocławiem praktycznie. Szerforia? Chyba tak się to będzie czytało. Trochę spóźnione i niedokończone, ale przynajmniej, przynajmniej znalazłam czas w tym roku, by przyłączyć się do zabawy. Witamy jesteś awesome. i jesteś Osą! dzisiejszy peleton zamyka Nidkafein z... No, nawią, nawią, tak, tak. Zielony ogon mnie zmylił. Zielony ogon z tym pomarańczowym, pomyślałem o innej postaci, ale to jest nawia pełną... chciałem powiedzieć gębą. Ale w wypadku z pełnym kapeluszem. I żeglami pełnymi wiatru. Więc dziękuję wszystkim za branie udziału w tej zabawie i jesteście osą. Więc przeskoczyłbym do kolejnej rzeczy, którą dzisiaj mamy, a jest nią uwaga spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem mórzem, oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne są poprawne w momencie wycieku i zmienią się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od tego. Dobra, to sobie zostawię na jutro, bo rozgadałem się wcześniej, rozgadałem się w więc lecimy z tematem, o którym mnie pytaliście od wczoraj. Właściwie na streamie i po streamie w komentarzach się to pojawiało. Co mam do powiedzenia na temat mapki, którą my tutaj mamy? Mam screenshot. A, wali screenshoty, sobie otworzę to. Przecież to mogę wam pokazać bezpośrednio. Linki z YouTube'a i gdzie jest link do tej mapy. Zrobiłem sobie screenshot, ale na dobrą sprawę mogę w czasie rzeczywistym pokazywać, jak wygląda interaktywna mapa od Hojo i jak wyglądają wszystkie znaczniki. Więc patrząc tutaj, mamy, mamy mapkę. Jedną, drugą, trzecią. Tutaj naokoło są rzeczy. Jest Czeniuweli jeszcze nie w pełni zrobiony przeze mnie, nie, nie w pełni odkryte. Tutaj jest nowy fragment mapy, no stoi region na górze, na dole wiecie co jest, tam ten fabularnie jedziemy, tutaj też doskoczył nowy fragment Sumeru wraz z Bajda port i jest tego troszeczkę, więc ogólnie ta mapa z góry patrząc, to co tutaj doskoczyło nie odcina się jakoś wybitnie bardzo od rzeczy, które mamy, to znaczy mamy taki pusty ocean, to już było przerabiane, aczkolwiek z innych powodów tutaj w ogóle oryginalnie tego oceanu nie było, tylko jest na mapie, a my klikamy i pojawiamy się fabularnie w innym miejscu, odblokowujemy teleporty, jada, jada. Jada, jada, więc normalka, ale takie, żeby dodać w środku mapy pusty region, to tak troszkę średnio. Z drugiej strony, no, jest trochę gruntu do przebiegnięcia, więc pewnie tutaj coś jest. I pewnie tutaj coś jest więcej, więc ogólnie nie powinno być najgorzej. Więc teraz zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy mapy od Hoyo. Jak na to teraz patrzycie, jak to teraz jest wszystko ułożone, to oczywiście nie są wszystkie znaczniki, które da się włączyć, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że już nie potrzeba więcej, już nie potrzeba więcej, już jest tak naćpane, że widzicie, o co chodzi. Jak zbliżycie, tu jest tego od groma, od groma, od groma. są miejsca, gdzie jest troszeczkę mniej i jest to nowe. Bydaport, jedna skrzynka, druga skrzynka. Wszystko to, co tutaj jest puste, to jest to, co zostało teraz dodane. Dosłownie. Więc. Ja. Yeah. To jest to jest, to, to jest tego tego nie będziemy za bardzo ruszali, ale jeżeli chodzi o górę, to zostaje pytanie, dlaczego zostało to tak zorganizowane i dlaczego zostało to w ten sposób przedstawione, bo na dobrą sprawę, po co dodawać do gry coś co jest puste? Tego Fragmentu w ogóle by nie musiał być. O wodzie zaraz porozmawiamy też, bo to, to, to też jest drugi temat, ale to właściwie mogłoby być zrealizowane tak, że ten Bajda port jest e, f, gdzieś tutaj, i cała reszta jest wodą, czyli mogli to obciąć o ten fragment tutaj do fragmentu wyjścia i, i tyle, nie? I, i, I tyle, bo całe to jest niepotrzebne. To jest cały fragment mapy, który sobie wisi i tam nic nie ma. Więc dlaczego takie coś zostało zrobione? Przede wszystkim pierwsza rzecz, która tutaj leci, to nie był plan. To nie był oryginalny plan. To miało być tak samo pełne, jak te rzeczy tutaj. Miało być plus minus tak jak tu, że biegniemy i jest to. O, patrzcie, tutaj jest wielkie puste nic i wygląda dziwnie w porównaniu do całej reszty, więc teoretycznie miało być taki, taki, taki segment tego miał się tam pojawić. Jeżeli o tym mówimy, o tym nowym fragmencie, który się tutaj pojawił, on wielkościowo, zobaczcie jak to jest duże, to jest wielkości plus minus połowy mondu. Tyle, ile kontentu jest w połowie mondu mieści się tutaj, bo wielkościowo to tu jest plus minus połową mondu. Możemy to sobie zrobić z i nałożyć jedno na drugie. Sprawdzałem, to jest plus minus takie 45 do 60% mondu, jakby to ułożyć tak na przestrzał. Została dodana mapa o wielkości połowy mondów, w której są dwie skrzynki. Realnie. Myślałem, że są cztery, ale są dwie tak naprawdę, więc to, troszkę się przejechałem. Tak miałem zakodowane, że a, cztery skrzynki są. Nie, nie, nie. Są dwie skrzynki w tym nowym regionie. Oryginalnie był tutaj plan, że ma być cała masa rzeczy. Co więcej, jeżeli chodzi o to miejsce, to są podpięte. To znaczy, są podpięte. Były. Tutaj przypięte informacje, że powinny być około 4 questy, więc tutaj powinny być 3 questy i jeden quest zablokowany za zrobieniem rzeczy z sumeru. Wydaje mi się, strzelam, nie mam tutaj potwierdzenia. Wydaje mi się, że tutaj powinien być quest związany z tym, co się dzieje z Jecht, albo przynajmniej odblokowujący się po zrobieniu ciągu questów z tą Babel, Jecht i całą resztą. Teoretycznie jeden z NPC, czy jakaś npc, czy cokolwiek tutaj miała dla nas questa, który kontynuuje tamte wątki, albo ma coś odnoszące się do tamtych wątków. Plus oprócz tego trzy kwesty, które dzieją się mniej lub bardziej na tych fragmentach tutaj. Dlaczego to nie zostało zrealizowane? Jakiś czas temu, 2 3 4 pięć dni temu mówiłem wam o tym, że jest część kontentu, która była niedofinansowana, że Hoyo nie rzuciło wystarczająco dużo hajsu ekipie, żeby coś zrobili i to jest to. Oni mieli tutaj plan, to było przygotowane, ale budżet mieli tak bardzo napięty, że stwierdzili, dobra, rezygnują z tego i stawiają wszystko na to pod wodą i stawiają wszystko na tą wysepkę i stawiają wszystko na zrobienie tam elementów fabularnych, bo cała rezygnacja Reszta tutaj nie ma znaczenia, to są bardzo, bardzo, bardzo poboczne rzeczy, i na dobrą sprawę większość graczy, nawet na dzień dobry, nie zauważy, że tutaj nic nie ma. Wbiją, zobaczą, że jest pusty, i będzie takie och well, anyway, i pójdą w swoją stronę robić inne brakujące rzeczy, jeżeli mają jakieś brakujące rzeczy. Ale jeżeli zastanowicie się nad tym, jak to wygląda, to patrząc na to z góry, po całej mapie jest wręcz nierealnie pusto do całej reszty. No i wytłumaczeniem jest, że Hojo w tym momencie było mocno zajęte tym, co się rozsypywało i to rozsypywało mocno na becie zamkniętej do Zenle Zero, nad rzeczami związanymi z urodzinami i na około... Penacony w Honkaju Star Railu z porażką Honkaia Impacta Firda dwójki, tego dwa, czy jak oni to tam nazywają, więc Genshin dostał krótszy kawałek kija. Ludzie pracujący nad tym nie mieli wystarczająco dużo czasu, żeby posiedzieć i przypilnować z nadzoru. Tego, co się dzieje, i też nikt nie klepnął im do finansowania, żeby zacząć robić tutaj rzeczy, no bo to oczywiście kosztuje. To to trzeba ludzi tutaj rzucić, przenieść odpowiedni team, rozpisać to wszystko, przygotować, zacząć to testować i tak dalej, i tak dalej. To się samo nie zrobi, więc to powinno być w aktualizacji 4.6, a nie ma w oparciu o informacje lecące z Inside'u, Więc mieli plan, nie mieli ludzi, ani czasu i finansowania, co jest najważniejsze w sytuacji, kiedy gra zarabia setki milionów dolarów na miesiąc, nie mieli finansowania, by ten plan zrealizować. Oczywiście to nie jest tak, że cokolwiek na tej mapie. Musi być, ale z drugiej strony po co dodawać? to do gry, jeżeli tutaj nie ma. Po co dodawać grunt, który jest pusty i nic nie wnosi. Ani tutaj nie biegacie, ani tutaj nie zwiedzacie, ani tutaj nie macie żadnego procenta. Są dwie skrzynki i tyle. Jest, jest koniec, jest koniec. Nic więcej nie wnieśli, nie? Dali wielką plamę wody, jedno wielkie nic. Co do wielkiej plamy wody? Tu jest ten, 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 ten dla WaveRidera, żeby wystartować, jeżeli dobrze pamiętam. Nie mam tego w tym momencie, ale to powinno, powinno gdzieś tutaj być. Tylko nie mogę tego znaleźć i nie wiem jak to oznaczyć, żeby mi się to wyświetlało. Whatever. W każdym razie, tu gdzieś jest start dla dla Wave Raidera, że możemy sobie popływać. Nie ma większego sensu, żeby tym Wave Raiderem tutaj pływać. O co Kaman, po co oni to w ogóle dodali? No bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą oni zrobili. Ten fragment wody, z tego co rozumiem, miał być napakowany różnymi, właśnie tymi czasowymi takimi klepsydrami dopływania na czas. Tu są oznaczenia, gdzieś są te prądy wodne, takie przyspieszacze, przez które przepływacie, które były na betach wcześniejszych, zamkniętych i nie zostały dodane do gry. Zostały usunięte praktycznie z wejściem tej bety, tak bardziej publicznie, żeby ludzie mogli zrobić wejście czeki, spekulacje i spoilery, co tam jest. Jeżeli chodzi o ten content wodny, tutaj też miało się sporo dziać i miał być podział między tym, co należy do Sumeru, bardziej zielonego, a co należy do Fontaine więc tutaj miała być sytuacja troszkę jak z Sycylią, Sardynią i całą resztą, część do Francji, część do Włoch, część tutaj jest historycznie z tego, część z tamtego, więc jest taki podział i faktycznie Sycylia, Sardynia to jest coś, o czym było mówione przy okazji projektowania tego, jeżeli dobrze rozumiem, więc content miał się mocno odcinać między tym, który należy do Liue, tym, który wjeżdża nowy z Sumeru, a tym, który jest z Fontaine. I miały być trzy różne typy gierek pojawiających się tutaj czy jednorazowych eventów do zrobienia ale czujecie, że to jest Liue to jest związane z czeniu Veil i z rzeczami takimi klasycznymi dla Liwe To na dole jest sumeru i jest sumeryjskie mocno i są drobne nawiązania do Akademii, a u góry mamy Fontaine i mamy archonkę Arhon... wody i mamy rzeczy połączone z tą ich dumą, z tą ich gwiazdeczką, którą oni tam mają, i tak dalej, i tak dalej, więc ja yeah. mamy kawałek pustej pustyni, mamy kawałek pustego, zielonego z dwoma skrzynkami jednym teleportem, what the heck i port Bajda, w którym nie ma nic, jest woda. I to zostało dodane nie dlatego, że nie było żadnego planu, co tutaj zrobić, tylko dlatego, że nie mieli możliwości zrobić. Więc wracając do gry, i właściwie kończąc, dalej pada, a opasuje bardzo mocno. Pamiętajcie, że wciąż trwa kilka konkursów, takich jak Domain Challenge, majóweczka kończąca się dzisiaj, Mermaid, który trwa przez całą tą, tą aktualizację, oraz konkurs Zmyślone Spekulacje. Bardzo zapraszam do zabawy. Tutaj sporo będzie się działo i nagrody będą pyszne. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika Nikiem: Maxim, jesteś osom. Dziękuję za wysyłanie tak. Cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Delic in Web event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, aż do teraz to dziś jest ten dzień, kiedy są pierwsze primogamy, dzień czwarty, nie? Za tydzień druga i za dwa tygodnie trzecia paczka. W onka Railu sytuacja jest bardzo podobna z tym, że pierwsze Stellar Jady są jutro, dnia piątego. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. I korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy, potężna jesteście arcy. Lisi twitcher nauci, wasza magia jest twitcher potężna, jesteście osą Na Twitchu widzimy się może za Zaraz na montażu. Więc to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karendzi Wam sprzyja. Do następnego. I hej! To miało być krótkie nagranie i wyszło makabrycznie długie. Zaczyna mnie to frustrować, że ja sobie w głowie ustalam plan na góra 20 minut nagrania, żeby mieć plus minus 15 minut odcinka. A potem mam dosłownie 30 minut nagrania, 10 minut więcej i nie wiem, jak to zmontować. Bo się wezmę i rozgadam. Może dzisiaj woz wykopię, nie wiem.